16. Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów imienia Stefanii Wojtowicz odbył się 17 i 18 marca bieżącego roku. Organizatorem był Jasielski Dom Kultury oraz Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Jaśle. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem burmistrza miasta Jasła. Partnerem wydarzenia był Lotos, a wsparcia udzieliła Toyota Jasło. Przesłuchaliśmy wraz z jurorami całą rzeszę instrumentalistów. No i bardzo się cieszę, że w czasach, kiedy mamy pandemię, zresztą nie tylko pandemię, bo wiemy, że jest wojna za granicą, mimo wszystko, że uczniowie, którzy również się borykają z różnego rodzaju problemami związanymi z tym, że nie wszystkie lekcje są na żywo, niektóre są online, oni ćwiczą, pracują i można powiedzieć prezentują znakomity poziom, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Mamy rzeczywiście ogrom pracy, żeby to w odpowiedni sposób ocenić. Niemniej się bardzo cieszę, że jest czego słuchać, że młodzież jest wspaniała, że nauczyciele wspaniale przygotowują i konkurs, który jest z tradycjami, bo to jest chyba 16. edycja, z tego co pamiętam, jest kontynuowana na takim poziomie, co nie jest łatwe. Łatwo jest rozpoczynać, budować konkursy, trudno utrzymać ich jakość. Bardzo się cieszę, że konkurs ma takie wspaniałe tradycje, takich wspaniałych jurorów, uczestników i mam nadzieję, że do końca będzie wszystko tak przebiegało, jak do tej pory. Poziom bardzo wyrównany, wszyscy bardzo dobrze prowadzeni, uczniowie przez pedagogów swoich. No, dzieci są, jak wszędzie, bardzo uzdolnione, mniej uzdolnione. Ogólnie poziom bardzo wyrównany. Trudno nam było wyróżnić kogoś do pierwszego miejsca. Jakoś się udało, że tak powiem. Bardzo dużo było również wyróżnień. Jeszcze raz podkreślam, że dzięki dużej pracy pedagogów poziom wyrównany, dzieci są bardzo dobrze uczone. Jesteśmy w trakcie 16. edycji konkursu Młodych Instrumentalistów imieni Stefanii Wojtowicz, konkursu szczególnego, niezwykłego w swojej formule, ponieważ oceniamy ten konkurs z pozycji muzyka, oceniamy wykonawców z pozycji muzyka. W szanki stają młodzi instrumentaliści z różnych specjalności. Poziom był zaskakująco wysoki, jeżeli chodzi o pozycje najwyższe, wyróżnione, a ogólnie poziom też był wyrównany. Tegoroczna edycja odbyła się online. Tak zdecydowali organizatorzy, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników. Jednak jurorzy pracowali stacjonarnie tutaj, w gościnnych murach Jasielskiego Domu Kultury w dniach 17 i 18 marca bieżącego roku w dwóch równoległych komisjach oceniali prezentacje nadesłane ze szkół muzycznych z całej Polski. I jesteśmy bardzo wdzięczni za wyrozumiałość i ogromny wysiłek uczniów i nauczycieli w przygotowanie nagrań i prezentacji. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim uczestnikom konkursu za ich wyrozumiałość, ogromny wysiłek w przygotowaniu tych prezentacji, w nagraniach. Bardzo, bardzo dziękujemy, że odpowiedzieliście Państwo, młodzi muzycy, nauczyciele, na nasz apel, na ten konkurs, że wzięliście udział w nim. Proszę Państwa, po pierwsze bardzo cieszymy się, że w Jaśle, mimo tak trudnych warunków pandemicznych i w ubiegłym roku, i w tym, konkurs jest kontynuowany. Myślę, że jest to jeden z ważniejszych na arenie ogólnopolskiej konkursów dla młodych muzyków. Myślę, że konkurs sprawiedliwy, konkurs, który też przyciąga bardzo szerokie środowisko, bo mamy zarówno instrumenty dęte, akordeon, fortepiany, instrumenty szarpane, instrumenty smyczkowe, więc ta różnorodność prezentacji jest bardzo duża i ona też powoduje, że czujemy się w pewnym sensie w takim bardzo komfortowym położeniu osób, które mogą się zorientować, co dzieje się w środowisku muzycznym w poszczególnych kategoriach wiekowych, jeśli chodzi o szkoły muzyczne pierwszego i drugiego stopnia. I myślę, że dzieje się
bardzo dobrze. Już od roku, myślę, że również ze względu na rangę tego konkursu, mamy do czynienia naprawdę z bardzo ciekawymi prezentacjami uczestników. W tym roku i w ubiegłym troszkę inaczej, ponieważ inne trudności, może mniej tego bezpośredniego stresu związanego z występem na żywo. Natomiast niewątpliwie trzeba powiedzieć, że również dużą umiejętnością jest umiejętność nagrywania się. I to, żeby stanąć przed kamerą i nagrać w całości program, bo poziom konkursu był również w tym roku bardzo, bardzo wysoki. Mamy wielu znakomitych młodych instrumentalistów, którzy myślę, że będą podążać tą samą drogą i wyrosną na znakomitych, reprezentujących Polskę na arenie nie tylko krajowej, ale i międzynarodowej muzyków. I to nas bardzo cieszy. Szanowni Państwo, Panie Dyrektorki, Panowie Jurorzy, w tym roku sami panowie, panie prezesie, ogromnie mi miło, że po raz kolejny możemy gościć nie tylko państwa, ale przede wszystkim, co prawda wirtualnie, ale tych młodych artystów na kolejnym już 16. ogólnopolskim, i to podkreślam to słowo, konkursie młodych instrumentalistów. Dlaczego podkreśliłem to słowo? Bo rzeczywiście mieliśmy młodych artystów z całego kraju i nas ogromnie cieszy, że właśnie do naszego miasta zdecydowaliście się przybyć, chociażby właśnie poprzez łącza internetowe, aby sprawdzić, jak postępuje wasz rozwój, poddać się ocenie, a to przecież najlepszy sposób właśnie, aby te swoje umiejętności rozwijać. Gratuluję nagrodzonym i życzę wszystkim postępów, przede wszystkim swojej edukacji i wielu, wielu sukcesów. Dziękuję serdecznie. Szanowny Panie Dyrektor, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Panowie Jurorzy, wszyscy uczestnicy tego konkursu. Dla mnie to jest z jednej strony olbrzymi zaszczyt, ale i przyjemność po raz kolejny brać udział jako jeden ze sponsorów różnych wydarzeń, które dzieją się w Jaśle. To pokazuje, że Jasło ma swój potencjał, a w tym konkretnym przypadku mówimy tutaj o sztuce, mówimy tutaj o kulturze. Powiem tak patetycznie, dopóty kultura żyje w narodzie, to ten naród nie umrze. I jesteśmy oczywiście otwarci na kolejne projekty. Mam nadzieję, że w kolejnej edycji również LOTOS będzie wspierał ten konkurs. Na koniec chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w tym konkursie, pogratulować tym, którzy sięgnęli po najwyższe laury, podziękować organizatorom, podziękować jury i życzyć wszystkiego dobrego, żeby kolejna edycja była już w formule otwartej, bezpośredniej. Szanowni Państwo, stwierdzamy niezwykle wysoki poziom laureatów pierwszych miejsc, niezwykle wyrównany, także powiedzieliśmy sobie tam w garderobie, że najchętniej przydzielilibyśmy każdemu z laureatów Grand Prix. To niestety nie jest możliwe. Były przepiękne, ujmujące, wspaniałe występy studentów, uczniów w różnych dyscyplinach instrumentalnych. Każda z dyscyplin ma inne swoje problemy kształcenia w emocji, w budowaniu dźwięku. I wszystkie z nich były rzeczywiście wspaniałe. Ale próbowaliśmy wybrać osobę, która jest jednak pewnym unikalnym zjawiskiem w szkolnictwie artystycznym. Chociażby w zakresie liczebności uczniów i ich rzeczywiście poziomu. I jury przyznało nagrodę Grand Prix Bartłomiejowi Kiecana, grającemu na trąbce z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Zamościu. Gratulujemy serdecznie. Ta statuetka przejdzie do rąk Bartka. Gratulując wszystkim uczestnikom tego, że zaufali nam jako organizatorom, że powierzyli swoje umiejętności, swoją pasję, swoją ogromną muzykalność w ręce tak wspaniałego jury. Gratulujemy wszystkim, i tym, którzy zdobyli nagrody, i tym, którzy tym razem
wrócą bez tych nagród, ale to są już zwycięzcy i wygrani tego konkursu. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom, wszystkim pedagogom, wszystkim pianistom towarzyszącym wykonawcom oraz rodzicom, którzy dopingują tych młodych artystów, aby kroczyli śmiało w tej niełatwej muzycznej drodze, ale jakże pięknej. Ja jeszcze chciałabym bardzo podziękować panom jurorom. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo my się przyglądamy i widzimy też, jak panowie pracują. Za tę miłość do tych młodych ludzi, za ten pietyzm, za to, że panowie się tyle pochylają, rozmawiają, żeby broń Boże nikogo nie przeoczyć, żeby wszystkich dowartościować. Bardzo, bardzo serdecznie panom dziękuję. Zostaje nam tylko nadzieja, że konkurs w przyszłym roku się odbędzie, że będziemy mogli gościć wszystkich wykonawców i którzy będą tu z nami w Domu Kultury i w Szkole Muzycznej. Myślę, że będzie to łatwiejsze, piękniejsze i na to bardzo liczymy. Tymczasem na zakończenie jeszcze raz wszystkim Państwu pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi, dziękuję pięknie naszemu sponsorowi, wszystkim Państwu, którzy tutaj są, którzy też będą ten koncert oglądać. I do zobaczenia w przyszłym roku. Do zobaczenia.